Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to jest piąty odcinek z serii Outlast. Zapraszam do oglądania. Okej, zaczynamy sobie z miejsca, gdzie ten facet każe nam zejść tam na dół. Zresztą wcześniejsze znaki podpowiadały nam follow the blood. Według tego, co te znaki podpowiadały, to trzeba tam zejść. Skończył gadanie. Closing door behind you will slowly... Aha, okej, czyli już dostałem ostrzeżenie, że zaraz będzie mnie tu ktoś ścigać. Super. Nasz księżunio, księciunio. Sprawdzę sobie od razu dostępne kryjówki w tym pomieszczeniu, bo wygląda dosyć podejrzanie. Pod łóżkiem, w szafkach, tych małych, nie w tych dużych. Okej, gdzie on tam iść? Chyba tak, nie ma innej drogi. On jest tam. To pomieszczenie jest otwarte. Chodzi za mną jak za ofiarą. Nie wiem, czy można mu zaufać. Okej. The quiet like never before. Chyba się udało zwiać. Tam ewidentnie był jakiś pokój kontrolny. Oh, fuck, 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 fuck! No, nie, nie, nie! Okay.
Kurde, cały czas zadziwia mnie siła tych pacjentów. No jakieś kurcze. Słyszałem, jakby zamykał furtkę, czyli chyba poszedł sobie tędy. Okej, on ma klucze, a ja nie mam. Mimo, że latał bez gaci i nie ma kieszeni. Alright. A jak ten gościu? Dalej widzi w nas wroga. Tak, tutaj nic się nie zmieniło. Aha, te drzwi też wywalił. Że już chyba nawet nie ma się co skradać. Okej, tam jest jakiś panel kontrolny. Tu są jakieś szafki. Okej, airlock. Follow the blood. To jest... To jest chyba ta winda. Oh fuck, oh fuck. Chyba gościu się zorientował, że włączyliśmy windę. To było? Aha. Chyba tam się wdarł. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Shit, 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 shit. Zauważyłem, że zawsze otwierają tą drugą szafkę, nie tą, w której my siedzimy. Tylko tą drugą. Okej, poszedł sobie. Chyba... Okej, tak, to jest wyjście. Okej. Wygląda na to, że udało nam się przejść do następnego checkpointu. Wszędzie te kamery. Moi ulubieni bliźniacy, biegający z kuśkami na wierzchu. Oni są na maksa przerażający. Okej, można pójść tutaj? Oczywiście, że nie. Tu jump over and hand press. Aha! Bardzo kluczowa podpowiedź. Aha, okej. A, i w ten sposób sobie ich mogę ominąć. Pomysłowe. Jak na razie gra bardzo mi się podoba.
taka bardzo dobrze pomyślana. Okej, nie, nie ma ich. Pięknie. Tak, to jest to miejsce, gdzie stali. A tu? No, można tu. O, jakiś akta, okej. Bo... J? Nie. Tab? A, to to. Proper pouch gate. Please refer to my... Aha. Okej. Coś więcej? Jak tam z bateriami? Stoimy 3, okej. Na kamerach. Co się nie dzieje? Follow the blood, alright. Gdzie ta winda? Showers. Gdzie jest zornica, keycard? Okej, czyli znowu szukamy karty dostępu, a jedyne możliwe miejsce to albo tam, albo tam. Ale tam już byliśmy, to jest chyba to miejsce, gdzie ten gościu nawalał głową w ścianę. Chyba ten grubas, co nami rzucił wtedy. Nie chciałbym być na miejscu tamtego faceta. Muzyczka zrobiła się jakoś bardzo, bardzo dynamiczna. Muzyczka robi się dynamiczna tylko jak coś nam grozi. Te wnioski też już zdążyłem wyciągnąć. Udało mi się coś zarejestrować na kamerze, to chyba w notatkach się pojawiało. Fact this place. No, zgadzam się. Lying keeps moving lower, happened to me here. Can't shake Chris Walker, the big ugly fucker. Okej, czyli Walker, który tu rządzi, to jest ten największy i najsilniejszy typ. Ten, który tam wcześniej nas z balkonu zrzucił. Follow the blood. A, jeszcze tu nie sprawdziłem. O, jest nasza karta. Across shower room. Aha, czyli prawdopodobnie nie będziemy mogli iść ani tu. Oh shit, oh shit. A, spoko, to tylko jakiś uciekinier. Ani tu, ani tu. Dobra. Ja robię sobie krótką pauzę. Muszę skorzystać z toalety. Zaraz wracam. Okej, jestem z powrotem. Stanęło na tym, że zdobyłem klucz do tych... prysznicy. Już i tyle? Zero... zero kogokolwiek? Exit through the showers.
shit, oh shit! Można tam iść. Fajne. Fajne jest to ze strony producentów gry, że jak już wydaje wam się, że jesteście w totalnym potrzasku, to a to firanka zawieje, a to się szafeczka uchyli, a to łóżeczko zaskrzypi i wtedy już wiadomo, co trzeba robić. Jakby nie to. Prawdopodobnie już byłbym martwy. W ogóle muszę przyznać, że jestem z siebie dumny. Bo jak na razie do tej pory nie dałem się ani razu zabić, ani razu złapać. Co w przypadku takich gier jest dosyć niezłym wyczynem, muszę przyznać. Okej, wielkie dzięki za uwagę. To był 5. odcinek z serii Outlast. Zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa, pa.